Od dłuższego czasu krąży po mojej głowie pewna myśl. Co wybrać? Minecraft czy Among Us? Z jednej strony Minecraft. Miejsce, w którym masz nieograniczone możliwości. Możesz budować, możesz wszystko tak naprawdę. Z drugiej strony Among Us. Miejsce, w którym musisz być tajemniczy. No nie, no dobra, odpowiem wprost. Wolę Minecrafta, nie? No ale i tak, sprawdzimy sobie dzisiaj na samych quizach, czy według gry ja nadaję się bardziej do Minecrafta, czy do Among Usa. Siemane do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybser i dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na samych quizach. Każdy odcinek samych quizów wam się mega podoba, więc postanowiłem, że trzeba ich nagrywać częściej. A że to jest mnóstwo, dosłownie mnóstwo samych quizów, to postanowiłem, że jest jakaś, jakby, że warto to zrobić, że tak to ujmę. Ja jak wchodzę sobie w wyszukiwarkę i sobie wpiszę tutaj na przykład Szybson, to sprawdźmy, czy są już no, nie ma żadnych samych quizów o mnie, naprawdę. Czy naprawdę widzowie nic nie robią, o mnie nie udało. Widzowie, proszę, zróbcie jakiś, czekajcie, jeszcze raz wpisz, albo Palionowo? Palionowo, czy jest coś takiego? Naprawdę nic nie ma takiego? Nie, no przecież było, jestem pewien, czekajcie, jeszcze raz, Szybson? Aha, to super, super widzowie. Dobra, nie wiem, no nie chcę mi znaleźć żadnych quizów o mnie, aczkolwiek wydaje mi się, że co najmniej jeden quiz widziałem o mnie. Więc jeszcze raz sprawdzam, no nic nie działa, nieważne, w każdym razie, jeżeli są tutaj osoby, które umieją zrobić takie quizy, jeżeli chciałyby coś takiego zrobić, no to zachęcam do tego, żeby zrobić właśnie taki quiz o mnie, a na pewno zrobię taki właśnie odcinek z przeglądania quizów o mnie i zobaczymy, jak dobrze sam siebie znam, albo jak dobrze widzowie mnie znają i jak dobrze zrobili, prawda, quiz o mnie, więc jeżeli chcecie taki odcinek, no to koniecznie łapkę w górę i zróbcie koniecznie, zróbcie taki quiz, żeby mógł je, prawda, zrobić. A ja nie przedłużam i lecimy do naszego pierwszego quizu, który jest przed nami i jest... Albo nie, jednak jeszcze przedłużę. Wiesz co, nie macie na Instagramie. I uważam, że jest to bardzo duży minus, ponieważ powinieneś tam być. Tyle. Dziękuję za reklamę. Pozdro. W jakim zawodzie mógłbyś pracować? W Minecraft oczywiście chyba. Bo mamy tutaj Minecraftcika oczywiście. Zresztą piszę Minecraft, nieważne. W każdym razie, pierwsze. Lubisz chodzić po jaskiniach i wydobywać z niej surowce. W sumie to lubię. W sumie to nawet bardzo lubię. Chodzenie po jaskiniach jest zawsze super. Często wspinasz się po górach? Raczej nie, bo na górach nic nie ma zazwyczaj. To jest kwestia tego, że jeżeli bym już się wspinał na góry, to w jakimś celu, typu... No na przykład chciałbym coś zrobić na tej górze i tak dalej, ale... Tak bez celu... Nie, wolę przebywać na ziemi, bo jeszcze spadnę. O, na przykład, o, to jest to. Gotujesz jedzenie w Minecraft? No w sumie to tak, zazwyczaj mam przydzielone to zadanie. Aha, czy to takie zadanie, czy mam przydzielone? O kurde, to nie, no w sumie zadania takiego nie mam przydzielonego, to po prostu się robi, no bo tak na tym polega survival. Nie, co z tym trzeba połączyć? A to nie, to dobra, dajmy tak, bo pamiętam, co z tym trzeba połączyć, żeby zrobić jedzenie, więc jakby dajmy, że tak w tej sytuacji. Zajmujesz się zwierzętami i polem. To jedno z lepszych zajęć w Minecraft, nie zazwyczaj wychodzi na to, że wszystko psuję. No nie, no ja... Tak, to jedno z lepszych zajęć w Minecraft. Uważam, że jest to mega fajne. Kopiesz dużo drewna? Nie, tu nie. Zazwyczaj inni się tym zajmują. Ja drewno, nie wiem, strasznie monotonne jest kopanie drewna. Jakoś tak niespecjalnie lubię to. Aczkolwiek, jak trzeba, to zbieram. Czy twoje budowle są ładne? To jest dobre pytanie, ponieważ w sumie to nie wiem. Ale załóżmy, że... tak wszyscy mi to powtarzają, nie oceniam ich za dobrze. Dobra, dajmy, nie oceniam ich za dobrze. No jakimś prosem w to nie jestem, więc nie ma co tutaj, prawda, oceniać się jakoś nie wiadomo jak górnolotnie. Więc może jednak nie. Bobem budowniczym na pewno nie zostaniemy w takim razie po takiej odpowiedzi. Lubisz podróżować w Minecraft? Tak, bardzo lubię zwiedzać mój świat. To jest coś pięknego, naprawdę. Zwiedzanie świata w Minecraft? Pico bello fantastico, zarąbista sprawa. Które zajęcie z podanych najbardziej ci odpowiada? Zwiedzanie jaskiń, chodzenie po górach, tworzenie potraw, zajmowanie się zwierzętami, kopanie drewna, budowanie budowli, zwiedzanie świata. Zwiedzanie... Jestem podróżnikiem, no wiadomo, że jestem podróżnikiem. Tu w ogóle jakieś kalambury, to jest Iron Man. Jak już to widzę, to... Dobra, nie wiem co to jest, nieważne. To właśnie zawód mógłbyś pełnić w grze Minecraft. Zwiedzałbyś różne inne... kurczę, no bycie pilotem... Znaczy ja nie lubię latać samolotami akurat, ale... Okej. Jestem podróżnikiem, spoko, lećmy dalej. Minecraft, czy wiesz, co trzeba zrobić, żeby zdobyć ten postęp? O, to jest ciekawe, ponieważ, kurczę, mogę nie wiedzieć. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu papuszki i nietoperki? Oswoić papugę, rozmnożyć parę zwierząt, zobaczyć nietoperkę, oswoić papugę, rozmnożyć parę zwierząt, papuszki i nietoperki, naprawdę? O kurde, to tego nie wiedziałem. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu najlepsi przyjaciele na zawsze?
Oswoić, nakarmić kota, znaleźć psa. Oswoić zwierzę, o Jezu, naprawdę, no tak, przecież. Ja się zasugerowałem tym, że tu dałem, żeby oswoić papugę i już myślałem, że nie będzie drugi raz taka sama odpowiedź. Ja pierdzielę, ale dramat, dobra. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu rybobranie? No złowić rybę, złowić rybę. Naprawdę? Naprawdę? Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu zbieram kotki jak maskotki? Nakarmić kota? Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Żeby dokonać tego postępu, trzeba oswoić wszystkie rodzaje kotów. No nie żartujesz, naprawdę? To jest takie osiągnięcie w ogóle w Minecraft? Ja to w ogóle chciałbym kiedyś zrobić taki... Może nie wiedzieć, czy chcielibyście taką serię Minecraft, w której stworzylibyśmy serwer survival tylko po to, żeby zrobić totalnie wszystkie osiągnięcia w Minecraft. Wszystkie. To by było ciekawe. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu? Poważne zaangażowanie. Trzeba sztabką Nether ulepszyć swoją matykę, trzeba zrobić ogromną farmę, trzeba rozmnożyć krowy. Odpowiedź nie jest poprawna. A dajmy to. Jest, dobrze trafiłem. Nie znam tego achievementu, więc dlatego wybrałem Netherrytu, ponieważ to jest jeden z najnowszych w takim razie. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu gorący towar? Skoczyć do lawy? Nie, żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Trzeba napełnić wiadro lawą. Tak myślałem. Ale nie miałem takiej odpowiedzi, więc dałem, żeby skoczyć do lewy. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu? Musimy zejść głębiej. Trzeba zbudować portal, aktywować go i wejść do Netheru. Trzeba znaleźć żelazo, trzeba znaleźć kopalnię. Wydaje mi się, że portal, żeby zejść głębiej... Naprawdę? No nie! No nie! Tak myślałem, że... O nie, dobra. No, mogłem sobie zaufać teraz. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu? Nie dzisiaj, dziękuję. Trzeba pokonać potwora, trzeba odbić pocisk za pomocą tarczy. O, tak, to by pasowało. Nie dzisiaj, dziękuję. Dobra, dobra, super. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu przerażająco... porażające? Trzeba rzucić w coś trójzębem. Porazić piorunem osadnika, trzeba znaleźć creepera, żadne... Dobrze, piorunem osadnika, przerażająco porażające. Ej, z tego co wiem, to jak się w ogóle, jak villager dostanie piorunem, to się zamienia w wiedźmę, więc to jest fajna sprawa w ogóle. Co trzeba zrobić, żeby dokonać postępu jak kamień w wodę? Trzeba wskoczyć do wody? Nie, to co to było? Trzeba rzucić w coś trójzębem, o nie. Dobra, 3 na 10, jestem totalnie tragiczny w Minecraft, totalnie, totalna tragiczność w Minecraft, to jest nie to, dobra. Przejdźmy w takim razie teraz do quizów, które dotyczą Among Usa. Jakim typem crewmate'a jestem? I na samym końcu będziemy mieli takie porównanie, Minecraft czy Among Us? Zobaczymy, ale na początek zróbmy to. Dlaczego zwykle wygrywacie jako crewmate'i? Wyrzuciliśmy impostora, zdobyliśmy wszystkie zadania, impostor opuścił grę, nie wygraliśmy jeszcze? Wyrzuciliśmy impostora, dlatego. Jesteś zabity jako jeden z pierwszych. Czasem zwykle umieram, gdy zostało około... No to bardziej to drugie mi się wydaje. Śledzisz innych? Tak, muszę upewnić... muszę się upewnić, czy dana osoba jest crewmate'em. Nie śledzę, bo siedzę na kamerkach lub na panelu w adminie. Nie robię za... Chyba to pierwsze, tak mi się wydaje. Często zgłaszasz ciała. Tak, co chwilę jesteś na pod... jakiś napotykam. Czasami, gdy się trafi, rzadko zwykle to inni je znajdują. No właśnie... Czasami, gdy się trafi. Co zrobisz jako duch? Robię zadania, latam sobie po mapie, lecę za impostorem, wychodzę z gry, nie jestem duchem. No, robię zadania, jak już jestem duchem. Chodzisz z jakąś osobą podczas rozgrywki? Czasami, gdy jest mało żywych graczy, to tak, no. Na jakiej mapie zazwyczaj grasz? Najwięcej zagrałem na Skeldzie, zdecydowanie. Okej, okay. Detektyw. I am detective in Among Us, więc superancko, dobra, no to okej, okay. Jestem detektywem w Among Us, okej, przejdźmy do następnego quizu. W jakim pomieszczeniu zginiesz w Among Us? To jest bardzo ciekawe, ponieważ jestem ciekaw, w jakim pomieszczeniu najczęściej bym ginął ja. Od jakiego zadania zaczniesz? O kurde, to ja nie rozpoznaję ich po takich nazwach. Dobra, zróbmy swipe card, to wiem, że to jest w adminie, tak, tam jest swipe card. Jaki jest twój ulubiony kolor? Żółty, ja gram zawsze żółtym, nie wiem czemu. Kim wolisz być? Impostorem crewmate, no ja jestem impostorem. W jakich miejscach udało się jako... miejsce udałbyś się jako ostatnie?
Ostatnie zdecydowanie reaktor, ponieważ tam jest ten Simon Movie, ten takie podstarzanie tych przycisków, to jest najgorsze, tego totalnie nie lubię. Jaka jest twoja taktyka? Dobra zabawa, jestem mistrzem oszustwa, oskarżam wszystkich po kolei. Dobra zabawa. Ile czasu poświęcasz na grę? Kilka godzin dziennie, kilka godzin tygodniowo, mniej, rzadko, teraz już rzadko gram, kiedyś grałem więcej. Jak oceniasz swój poziom umiejętności gry? Zaawansowany, średni, początkujący, średni. Kafeteria, tam zginę, okej. Bardzo fajnie, super, zawsze chciałem w kafeterii. Dobra, i przejdźmy do naszego ostatniego, najważniejszego quizu, jaki jest dzisiejszego dnia, czyli Minecraft czy Among Us. O której grze mowa? O której, czy jesteśmy w stanie to ogarnąć? Powstała w 2009 roku. O kurde, chyba Minecraft. Tak, Minecraft powstał w 2009 roku. Dlaczego się tak nad tym zastanowiłem? Dlatego, że nie wiem, jak długo Among Us już jest. Wiedziałem, że właśnie w 2000 którymś powstał Minecraft i tylko pytanie, czy to był 7, 8 czy 9, takie miałem, no ale okej, 9, okej. Jest nowsza, Among Us jest nowszą grą. Jest tam mapa The Skeld, no to Among Us, no to totalnie łatwe, można wygrać, wgrać do niej mody. Ej, teraz może już do obydwóch, ale stwierdzam, że chodziło o Minecrafta. Jest to gra, gdzie jest tryb survival, okej, Minecraft. Wydawcą jest Mojang Studio, Minecraft. Producentem jest Inner Slot, no to będzie Among Us w takim razie. Została wydana 15 czerwca, o kurde. Czy Among Us został wydany 15 czerwca? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to będzie bardziej Among Us. O nim się tak głośno właśnie jakoś zrobiło właśnie, chociaż już było od jakiegoś czasu, ale... Dobra, dajmy Among Us. Dobrze trafiłem, okej, super. Projektantem był Markus Persson. Wydaje mi się, że Among Us. Minecraft? Kim był Markus Persson? Dobra, tego nie wiem, to będę musiał sobie zobaczyć, okej. Pozwala na budowanie, no Minecraft pozwala na budowanie. Miała powstać do niej druga część, lecz studio anulowało kontynuację. No to Among Us. I naprawdę nie powstała nie druga część? Szkoda. Po raz pierwszy została publicznie udostępniony... Publicznie został udostępniony 17 maja. Minecraft. Dobrze, 11 na 12, jestem mistrzem zdecydowanym, no nie ma to tamto. Dobra, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, samych quizów. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja tam na dole. Napiszcie w komentarzu, na przykład dotrwałem do końca, a ja przypręcę serduszko. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I teraz codziennie widzimy się również na plusie. Tam z ósmej krainy są również odcinki, a dodatkowo też i tu, i na plusie będą się pojawiać odcinki co jakiś czas z Coxcrafta, jak sobie gramy z chłopakami w Headwarsy, w Bedwarsy, wszystko tak naprawdę, więc zachęcam, wbijcie tam i bądźcie na bieżąco. I też niedawno pojawił się vlog na kanale Filip Szczypka, więc tam też warto wbić. Trzymajcie się, na razie, pa pa!